Halo, dzień dobry NBA MyGM, moi drodzy, jak najbardziej tak. Będziemy sobie grali, będziemy sobie gadali. I jak już wspominałem, na pierwszy ogień, na pierwszy rzut lecimy z Portland Trail Blazers i mam zamiar tutaj naprawdę podziałać, słuchajcie. Mam zamiar tutaj, ja wiem, że nie skończyłem Nowego Jorku i tak dalej, że w poprzedniej części, no dałem trochę lipy, ale tutaj będzie inaczej, tutaj się bawimy. I powiem wam tak, nie? My staffu. Łapa w górę i subskrypcja to jest obowiązek. Powiem wam tak. Ja generalnie, tak szczerze. Aha, tutaj mamy to. O, proszę. Ja generalnie mam pomysł. Mam pomysł, bo tak. Damian Lillard, CJ McCollum, Jozef Nurkić, Norman Powell, Cody Zeller i tak dalej, i tak dalej. No to jest niby fajny skład. Wszystko fajnie, wszystko super, wszystko fajnie, pięknie. Norman Powell to w ogóle będzie grał u mnie na dwójce, bo CJ McCalluma. Dokładnie, moi drodzy, dokładnie. Posyłamy w cholerę, bo wiecie co? Ja mam pomysł, żeby tutaj obudować czołową postać, lidera i legendę żywą tego zespołu, Damiana Lillarda. Dwoma wieżami. Dwie wieże. Damian Lillard i dwie wieże. Oj tak. I nie mówię tu o Larrym Nance'ie. O nie, nie. Sprawdźmy, czy będzie to możliwe w ogóle. Halo. Halo, proszę. Ja umiem to robić. Halo, proszę mi. Proszę bardzo. No. Już. Spokój. Trades. Trade finder. Szukamy, moi drodzy. Szukamy potężnych wież. O, kto tu się pojawił? Oż, kto tu się pojawił? Andre. Nie chcesz przyjść do mnie? Dzień dobry, Andre. Furkan to może nie bardzo. Ale o, to jest wymiana bardzo fajna. Jak u ciebie w ogóle 6-5? No to bardziej shooting guard tak naprawdę. Będziesz za krótki, tylko ty rzucać za bardzo nie umiesz. Taki jesteś w sumie niepotrzebny tutaj. A to może jednak tego korunka. Dobra, ale jest droższy. Dobra. Cody Zeller i tak pójdzie. No właśnie, to mam Prince Simmons. Ale jest jeszcze Dennis Smith. Dobra, weźmy tego Kormkaza. Okej. Okay. To może być prostsze niż myślałem. Zapomniałem przecież, że Andre gra za minimalną stawkę obecnie. Także tutaj musi być szukam drużyny Chicago Bulls. O, dzień dobry. Ej, no to jest. Powiem wam tak. Ja chyba oszukałem grę właśnie, bo właśnie sprowadziłem Drummonda i Vucevicia sprowadzam, zachowując przy tym CJ'a McCalluma. No bo ja byłem przekonany, że ja będę musiał się pozbyć CJ'a McCalluma, a ja CJ'a McCalluma zachowałem. Oh boy. Przepraszam. Panie Norman, pan schodzi niżej i pan będzie grał jako Sixman. Dokładnie tak. Czy mu właśnie spadł overall? Czy mi się wydaje? Ma 79, a miał 81, to on lepiej sobie radzi na small forwardzie, mówicie serio? Że on jest taki bardziej small forward. Ej, faktycznie. To mnie zaskoczyło. Na pewno Covington dostanie boosta, jak go przerobimy na small forwarda. 100%, nie ma. Na centrze secondary position. Boże, dlaczego? No, za wiele nie dostał w sumie, no ale on musi grać na trójce, nie ma opcji. Tony Snell. Teraz tak, kontrakty. To jest ważna rzecz. To jest, słuchajcie, ważne. Ten typ, no, zarabia za dużo. Pytanie, jak zareaguje Vucevic? Czy twórcy pamiętają, że tutaj jest ważny element tej rozgrywki, że Vucevic dostaje boosta na czwórce. I on będzie grał na czwórce. Nie dostaję boosta. Ej, no zabrali moje boosty?
co za farfocle, no. Tej, ale pierwsza piątka. Damian Lillard, CJ McCollum, Norman Powell, Nikola Vucevic i Andre Drummond. Covington, Snell, o Jezus. O Bodzie. Tej, ja nie muszę robić tutaj rewolucji. Ja tu nie muszę robić żadnej rewolucji. My mamy tak konkurencyjną pakę, wydaje mi się. Ale. Znacie mnie. No ja tutaj muszę jednak zobaczyć, kogo bym dostał za CJ McCalluma. Dlaczego? Już tłumaczę. Od początku chciałem go wymienić. 30 baniek rocznie to jest dużo pieniędzy. Będzie zarabiał jeszcze więcej niż 30 w późniejszych latach. No i też kwestia jest tego, że po prostu duet Lillard z CJ'em McCollumem no nie wypalał przez lata i chciałem poszukać czegoś nowego. Chris Middleton na pozycji numer 3 to jest mega dobra opcja, tylko problem polega na tym, że mamy przesyt na pozycji numer 3. I o ile Covington by został na ławce, to Normana Powella musielibyśmy posłać w cholerę. Więc zobaczmy jeszcze, kogo tutaj możemy zgarnąć. Clint Capela, Bogdan Bogdanowicz, mega fajna paczka. Ale ja mam Drummonda. I Drummond u mnie będzie grał pierwsze skrzypce. Po prostu. Rudy Gobert bardzo fajnie, bardzo fajnego centra dostaje, ale u mnie gra Drummond. Także mam z was śmiechawkę tak zwaną. Derrick Rose, fajnie, no ale Lillard, chyba że Derricka bym jako shooting guarda, no ale nie, no Derrick Rose. Jonathan Isaac, tu jest potencjał, słuchajcie. Bo Jonathan u nas wtedy przychodzi na pozycję numer 3 i mamy tyle centymetrów po parkiecie, których będzie biegało, że jest łojojo. I Terence Ross chodzi na pozycję numer 2. Orlando Magic najbardziej mi się podoba aktualnie. O kurde, Jamal, ej, tu są... bo Covingtona chcę, o to palcie gumę. Nie, no pomógłbym Indianie, ale to sobie bym nie pomógł. Pascal, no nie, Christian Wood, nie, Chris Paul. No to jest poważny argumento. Ale nie, oni muszą grać na jedynce, jeden i drugi. To jest Russell. Russell jest gościem, którego zawsze lubię sobie wrzucać na pozycję numer 2, ale... Dobra tam. Poczekaj, bo ja... Pozycja numer 3... Oj, nie dość, że... O Jezu, catch and shoot na najwyższym poziomie. Ale przede wszystkim jaki defensor nam wpada, bo nie zapominajmy o tym, że Klay Thompson jest wybitnym obrońcą. O człowieku, dobra, ale dodałbym centymetrów na pozycji numer 3. Ten Norman Powell no nie przekonuje mnie tak szczerze. I teraz tak, zobaczmy. Dennis Smith Jr. może być. Klay Thompson, no właśnie. Bo teraz wpędzimy się za moment w jedną tutaj akcję, która będzie no nieciekawa, mianowicie nie mamy ławki. No to, dobra, pierwsza piątka jest mocna, no bo jest Drummond, Vucevic, powiedzmy Covington, bardzo dobry, tak, Klay Thompson i Damian Lillard, no to jest potężna pierwsza piątka, no turbo potężna, ale nie mamy ławki i teraz trzeba będzie popracować nad tą ławką, także na przykład taki zawodnik jak powiedzmy Norman Powell. No niestety, masz 5-letni kontrakt, ale musimy się z tobą pożegnać. To by było bardzo ciekawe. Seth Curry i Danny Green, który też może grać z powodzeniem na pozycji numer 2. No ale 10 milionów to jest troszeczkę dużo. Poszukałbym kogoś tańszego. Sprowadzenie Brooka Lopeza i Graysona Allena wydaje się, powiem szczerze, sensowne, bo Brook Lopez to gość, który z ławki też by nam się mega przydał. On tych podkoszowych fajnie rozciąga grę, więc tutaj też mogłoby się fajnie podziałać. Ej, Lauri McKay, dlaczego oni oddają takich zawodników? O co tu chodzi? To jest dobry deal. To jest wzmocnienie strefy podkoszowej turbo. Marcus Smart jako obrońca. Biorę Marcusa Smarta, nie? Tak szczerze? Clint Capela. Za Powella. Ej, co tu się dzieje? O co tu chodzi? Bo ja czegoś... Victor Oladipo na jedynkę i potem Duncan Robinson na dwójkę. To jest jeszcze lepsze. Ej, ta gra jest zepsuta.
oni mi dają samych kozaków. W sensie na ławkę to są, kurde, potężne piki, nie? Każdy chce Normana Powella? O co tu chodzi? To nie ma sensu. Ej, no przecież, dlaczego oni mi... Dlaczego ten ty... Dlaczego... A, Covington. No to nie. Bez Covingtona, absolutnie. Danny Green. No nie, no chyba weźmiemy... Marcus Smart. Fajnie, ale jak im mówiłem? Victor Oladipo i Duncan Robinson. No, z ławki. Siła rażenia jest potężna. Oladipo będzie bronił, ten nie broni. No dobra. Tony Snell z kolei. Ale tutaj dwóch tych. Zróbmy to. Zróbmy. Idźmy w tę stronę. Bardziej zależało mi na tym Oladipo niż na tym Robinsonie, powiem szczerze. Robinsona nie będę mógł już posłać za 60 dni. Ja Robinsona mógłbym jeszcze dalej posłać. Ja bym Robinsona wymienił na Marcusa Smarta i byłoby, kurde, idealnie, tak szczerze. Dobra, Ben McLemore mogę się pozbyć. Trzeba trochę odszrotować, że tak powiem, drużynę. Wzmocnić jeszcze Haslem. Zawsze fajnie go mieć, ale to jest Miami. Nie będziemy tutaj robili syfu u nich w szatni. Jay Clayman. Byłaby to nawet nie najgorsza opcja, ale to jest... Znaczy, no to są takie, no właśnie, typy, nie? Little, Brown... Kto tu jest? No Covington i Korngas byłby tym z ławki. No potrzebujemy na pewno wzmocnić tą strefę podkoszową. No i teraz trzeba będzie kombinować. Ze Smithem coś mogę zrobić, skoro jest Oladipo. Tony Bradley, okej. Okay. Jabari Parker. Bruno Fernando. Dink. No byłby lepszy niż tych dwóch razem wziętych, tak szczerze. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tak patrzę, Metu. On chyba nawet nieźle rzucał. Jak na centra, na wysokiego. Tak, dokładnie. Metu mógłby się nam przydać, ale bym bardziej chciał Okafor. James Johnson to mnie nie przekonuje, ale Okafor jest okej. Okay. Austin Rivers w porządku, ale no to nie, no tutaj moglibyśmy już tą paczkę dwóch podkoszowych od razu zgarnąć i jest to możliwe. Tylko trzeba się tutaj jakoś troszeczkę ogarnąć z tym. Nie, no weźmiemy chyba mimo wszystko tę paczkę. Jabari Parker i Bruno Fernando, tych dwóch zawodników, no bez szału tak naprawdę. Bez szału tutaj, jeśli chodzi o rezerwowych, podkoszowych, ale spokojnie, Little i Brown i tutaj Robinson, nie, no, tu jest git, Lin, on jest nie do ruszenia, ten jest nie do ruszenia, tutaj kogoś jeszcze, nie wiem, może jakiegoś tutaj też wyższego, to mi pasuje, zobaczmy jak to wygląda. Nie Trend Finder, tylko roster. Point guard. Damian Lillard, Victor Oladipo. Bardzo fajnie. Klay Thompson, Duncan Robinson. I tak naprawdę tutaj Oladipo będzie rotował, także mamy pięciu do rotacji. Damon Lee to jest jakby, nie wiem, czterech było połamanych. Tak samo Matt Thomas. No chciałem się ich pozbyć, ale nie bardzo mogę. Robert Covington w pierwszej piątce będzie grał. Jestem zadowolony, on mega się przyda. Będzie mega ważną postacią. Doświadczony w ogóle wszystko. Kormkas z ławki będzie wchodził. Wyszło tak, jak wyszło i w sumie nie wyszło źle. No mówię, zamieniłbym... Robinsona zamieniłbym na pewno na Marcusa Smarta. Oczywiście Robinson jest kolejnym typem, który mega straszy z zaułku, ale mimo wszystko chciałbym tutaj wzmocnić bardziej obronę, bo Robinson nie jest zbyt dobrym defensorem. No i potem mamy pozycję numer 3, Vucevic. Jabari Parker będzie wchodził z ławki, Drummond, Ding z ławki jako pierwszy wybór gdzieś tam do rotacji, Fernando. Nie ma tragedii, ale jeszcze jest przecież kwestia, słuchajcie, jeszcze jest kwestia oczywiście free agency, wolnych agentów. Czy ktoś tutaj Prep Hub. Przeczytałem w pierwszym momencie inaczej. Dobrze, jest free agents. Zobaczmy, kto jest. No nie. Nie róbcie mi tak.
Co to ma być? Co to jest? No nie, no ja nie chcę jakiś tutaj. Jakichś customów wymaksowanych. No AJ Cox, no co to ma być? 48 badży, 51 tutaj. I co? I chcecie mi powiedzieć, że oni zostaną zatrudnieni teraz przez innych zawodników? Mogę to jakoś zablokować? No bez jaj. Bez jaj. Naprawdę. To by było skopane. Dlaczego tak się stało? Pierwszy mecz wygrany, S. Klay Thompson, 29 punktów. No nie, no bo zaraz będzie cała drużyna customów, no. Nie może tak być. Ej, naprawdę, nie może tak być. Ja muszę sprawdzić roster, czy ktoś już ich nie pozatrudniał. To jest Kary, McCallum, żeby to nie tylko nie... Nie wpadło tam faktycznie, nie chcę tych. Nie, no nie, nie może cała liga latać w customach jakichś wymaksowanych, bo to będzie coś strasznego. Dobra, jeszcze raz spróbujmy zobaczyć, jak to wygląda. Czemu w ogóle się pojawiło coś takiego? Free agents, no nie chcę tego, no kurde, co to jest? Co to ma być? Serio? Co to ma być, kurde? Ja chcę prawdziwych. Sort. No kiepsko. Kiepsko. Spróbujmy inaczej to ugryźć. A mogę ich pokasować? Bym ich kasował wszystkich. Po starych. Po starych i tutaj Kazins jest. Baines jest, a Kazinsa mógłbym zgarnąć jeszcze pod kosz? Ej, mogę. O człowieku! Jaka tu zgraja będzie. I Isaac Thomas jeszcze jak przyjdzie do mnie za minimalną, to... A nie, bo... Dobra, to czekaj, to zwolnimy. Kazinsa zgarnąłem jeszcze. No to mam ekipę pod koszem. Dobra, to już tam jest spoko. Teraz tak. To kogoś na pozycję, nie wiem, numer... Ty, pal gumę tam. I ten też w sumie mógłby palić gumę. Ten. Ten jest... Ten... Temu mówimy nie. I uwaga, 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 uwaga. Free agents. Wśród starych. Trzeba sobie radzić, prawda? Thomas. I kto tu jeszcze jest? Kto tu jeszcze kurde jest? James Ennis. Shumpert. Okej. Jakiegoś rzucającego bym chapnął. No ale dobra, no. Powiedzmy, że ten Thomas mógłby przyjść, ale kogoś też na pozycji numer 3 mógłbym zgarnąć, a Thomas to raczej na trójkę to się nie nadaje. Tak szczerze. No dobra, tutaj... Tutaj nie jest źle. W sumie z Patrickiem Pattersonem. Patrick Patterson jakby poszedł na pozycji numer 3, ale nie, on będzie za wolny już teraz. A Ennisa? Dawaj go. Przyjdzie za minimum? Nie przyjdzie za minimum. Patrzcie co za gość. A ty przyjdziesz za minimum? Ty chcesz jeszcze więcej pitosy. Co za ludzie w ogóle? Naprawdę. To już się w dupach przewracało. Serio. JJ Redick. JJ Redick jest gościem, który przyjdzie za minimalną, bo przecież on ma 37 lat. Prawie 200. Dobra. Mamy Redicka. I gramy z Phoenix Suns. Mam nadzieję tylko, że inne drużyny nie zakontraktują tych customów, bo będzie mi przykro. Może to jest kwestia tego, że draft tutaj był ładowany. Ale... No nie wiem. No po prostu no nie wyobrażam sobie, żeby tutaj liga miała latać w ten sposób. To było coś okropnego, serio. No póki co nikogo nie widzę, żeby zatrudnił sobie tego potężnego typa. Potężnie za to wygląda nasz składzik. Tam Vucevic widziałem. Thomas poszedł do Miami. Dobra, to
mnie to obchodzi. Jego Miami tam. O, ale że. A, ja wiem, dlaczego przegrywamy tak mocno. Jezu, jakie wciry. Bo gramy bez Wucewicza. Chociaż z drugiej strony, przecież tam podkoszowych nie brakuje. Jest Kaznic, jest Drummond. No ale dostali wciry potężnie. O Jezu, Ibaka. Jak Ibaka robi 20 punktów teraz, no to naprawdę. Mecz z Memphis. Chciałem coś zagrać w końcu. Sprawdzić ich. O, tutaj będzie grane. Tu będzie grane. Tak, 6 minut. Jak sobie radzą? No miałem zagrać na dwie, że potężny Nikola kontuzjowany. To już demony w przyszłości wracają. Dobrze na początku sezonu, a nie w playoffach. O! Wasza ulubiona kamera. Jak naprawdę po, nie wiem, 7 latach nagrywania tego trybu, ktoś mi dalej będzie pisał, że czemu nie gra na kamerze 2K, to chyba wyjdę z siebie. Ponieważ bawimy się w transmisję, to jest zabawa. Na kamerze 2K oczywiście gram w trybie kariery i na online gram. Ale nie ma IGM. To jest właśnie transmisja, zresztą ta kamera jest, no umówmy się, średnia. Nic tu nie widać. Ale jest śmiesznie. Ten mecz dogramy. O Jezu, poniosło. Ole mnie poniosło. O matko. Ja zapomniałem, że Adams przecież poszedł w wymianie za Jonasa. I on gra teraz w Memphis. Cousins tutaj w Portland. Oh yeah. I Andre Drummond. To niezłe D, panowie, naprawdę. Okej. Nie udało mu się, no właśnie. Nie uda mu się. Nie, dwa razy, easy. Spokojnie, Damien. Zobacz, jaką masz pakę. Czym ty się przejmujesz, chłopie? DeMarcus Cousins! Z góry, tak o, łatwo. Morant z nowym fryzem, fajnie, cieszy mnie to. Morant będzie przykotem, Jezus, jestem fanem, naprawdę tego zawodnika. Uuu, jaka ten! Podczas rzutu od razu, jaka cutscena. Prawie. Za 3. Kompletnie ten. Zablurowana właściwie, ale nieistotne. To jest dobry duecik. Sprowadzenie Klaya Thompsona, mówię wam, to będzie must win. Dwie wieże. Cousins jeszcze z ławki. Gość co robi, nie? Covington. Ej, co to było? Halo. Melton? To niezły Melton. Dobra. Może i punktują rywale. Ale to Portland wyjdzie z tej kampanii zwycięsko. Gwarantuję wam. Oj tak. Victor Oladipo, proszę bardzo. Który wchodzi z ławki. Nie, no, tu jest dobra paka. Troszeczkę mogła być lepsza ławka rezerwowych. Ale tak uważam, że jest nieźle. Nie, za późno w ogóle. Dobra, nieważne. Klay Thompson. Oh yeah. Wiktor, trzymaj piłę. Trzymaj piłę, wariacie. I teraz tak. Klay. No kurde. Co ja zrobiłem? No czekałem, aż Klay wyjdzie na pozycję, no. Catch and shoot miało być. Klayu. Moje żałosne decyzje, przegramy ten mecz. Morant i Oladipo, no Oladipo będzie miał problem z nim. Jeśli chodzi o D, to potężny. Dobrze, Drummond.
jeszcze raz to gramy. Klej, przygotuj się. No, dobra, 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 no biegnij, biegnij. Nie tutaj w ogóle. Wszystko nie tak, panie Thompson. Nie było, nie było. Moi drodzy, nie było. Jabari Parker nie faulował moim zdaniem. Ajajaj, 105 do 9. Okej, okay, jest 6 punktów, zaraz będzie 7. Jest 7. No gramy dalej, gramy dalej. Wiktor. Parker, przydaj się na coś. Nasza, nasza, oczywiście tak. Portland. Brakuje Vucevicia. Brakuje Vucevicia, który zagrałby fajnego pick and rolla. Ewidentnie, no. Ej, no przecież to jest niemożliwe. Naprawdę. Gram jak totalny leszcz. Nic nie widzę w tej kamerze. Sam ją ustawiłem, ale... Znaczy ustawiłem. Sam ją jej nie zmieniałem. Faul! Szukałem faulu. Szukałem faulu. Nie znalazłem niestety. No ale Wiktor coś w końcu więcej tutaj zrobił. O dziwo, nawet Steela faktycznie zaliczył i... I później punkty. Tego wyciągnął. Jezus, jak on tam kręci ten Morant, to jest... No mamy szczęście, bo to była luka potężna. Tak szczerze. Idź, 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 idź. I... Tak blisko. Tak blisko jak Klej. Nie był trójki, nikt tak. Kurczę. 108, 101. Dobra, mecz chyba wdziąsło. Mi się wydaje. Przez moje obrzydliwe błędy. Parker. Okej. Okay. Coś tam się urodziło. Ta kamera jest tragiczna. Jeżeli kamera, nie że chodzi mi, że od boku, tylko ta perspektywa po prostu jest tragiczna, nie? W tym sensie. To jest dramat. Oj, oj, oj. Dobra. No nie, naprawdę. Kurczę, no. Gramy, gramy. Nie faulujmy, nie faulujmy. Nie faulujmy jeszcze, jest prawie 40 sekund. Nie faulujmy jeszcze na siłę. Nie fauluj. Wyszli, popełnili błąd, mówiłem. Oj tak. Gdzie jest Lillard? Jezu, Parker. Moja. Wszystko nie tak rozegrane. Wszystko nie tak rozegrane. Spróbujmy. Nakleja. Nie trafi. Dobra, po meczu. Następny mecz oczywiście będziemy grali na innej kamerze, bo... No bo... Wiadomo. Tak nie można. Drużyna się jeszcze musi dotrzeć. Oczywiście. Najbardziej się tylko boję właśnie tych free agentów, nie? Dobra, GG.
Nie faulujcie nawet, bo to bez sensu. Mam nadzieję naprawdę, że uda się zrobić to, co chciałem. Super, super. Sprawdźmy, jak długo w ogóle nie będziemy grali z Vucevicem, bo to jest dosyć istotne. 4-6 tygodni. Bo teraz w innych miejscach trochę się, musiałem poszukać tej informacji, no jest w prawym górnym rogu, tam nad overallem. Okej. Okay. O, rewanż z Clippers. Fajnie. Przydałoby się teraz im dołożyć, jak przegraliśmy wcześniej. I to wysoko. No, widzę, że tutaj może być... Może być różnie. Kurde. Dobra, 5 minut. Gramy, gramy. 3 punkty. O nie. Teraz to już nie. Chociaż... A, bo tutaj mogę sobie to, okej, okay. Zoom. A zagramy sobie z takiej kamery. Zobaczymy. Jest. Ale dziwnie. Dziwnie, prawda? Ale w sumie fajnie, coś innego, no właśnie o to chodzi, żeby było ciekawie po prostu. Będziemy się bawić z tymi kamerami. Dobra. Uspokój. Mamy 3 punkty. Uspokój. No pewnie, że tak. Mając Klaya Thompsona. Catch and shoot tutaj trzeba grać. Andre. Zobaczcie, kryje Andre. A, rzucił. Georgi. No dobrze. Ty, ale o co chodzi z tym Lillardem, to ja nie wiem. Parker. No nie, no tutaj... Andre musiał, no. Nie było opcji innej. Oh yeah! Oh, potężny tutaj. Proszę bardzo. Slam dunk. I potężnie źle bronił kolega. Nie wiem, kto tam teraz był. Oladipo był wyznaczony? Nie, na pewno nie. Oj! Naprawdę? Aż tak sceglił? Że się na czerwono dioda zaświeciła? Niemożliwe, żeby trzeci... Ty, on jest jakiś on fire chyba teraz. Dajesz Oladipo. Dawaj tam, wjazdy. Oni lepiej bronią te wjazdy. Znaczy oni bronią wjazdy, bo wcześniej nie bronili. Andre jak się przepycha. Łatwo. No była różnica siły. Była różnica siły. No teraz musi wejść Lillard, nie ma innej opcji. Well, where is Damian? Damian Lillard. Nie no, czekajcie, bo... My tu mamy mecz na styku, a Energy 53... O co chodzi z tym Lillardem? Ach, bo on jest też kontuzjowany. No właśnie, mi się tutaj coś nie zgadzało. Ten tu ledwo... No to nieźle, no to na początku sezonu Vucevic i Lillard kontuzjowani. No to ja się nie dziwię, że tak gramy w kratkę, no jak tutaj czołowe postacie. A i tak to jest skład, który może rywalizować z każdym, no taka prawda, no. A jak dojdzie jeszcze Lillard i Vucevic, jak się zgrają wszyscy, o człowieku. Liczyłem, że siądzie fajnie. Kurde, te faule, piąty faul. Drużyny, czwarty Oladipo i tracimy prowadzenie. Brawo ja.
Brawo ja. Mieliśmy się zrewanżować z tej Clippersem. No, klasyką. Drummond pocisnął. Czemu gra z jedynką, a nie gra z zero? Drummond, gra z zero. Defense. Defense. Oladipo. Łatwo. No panowie, panowie, skupienie, skupienie. Wygrajmy ten mecz. Żeby mental nam tutaj się odbudował. Żebyśmy w sezonie regularnym nie mieli 2-0 z Clippersami na początku sezonu. Covington. Prawie dobrze, no ale niestety tak się Leonard przebija przez ręce Covingtona, jak i Drummonda. A Victor... Victor tutaj widzę, że traci parę. No dlaczego jest na czerwono? Naprawdę... Aż tak źle rzucam? O Jezu, o Jezu, o Jezu, Clay. Ojoj. Ojoj. Potężny step back, Andre. Oh. Czwarty fał Kawaja. Prawie airbola ramnąłem. Teraz... Jezu, nie mogę wyczuć tego rzutu. Koniec. George znowu... Koniec. George uciszył... Uciszył halę. Nie mamy jak odpowiedzieć w ogóle. No, powiem wam, mój skill do poprawy. Do poprawy. W karierze to tam fajny był start, ale tutaj to widzę na razie dramaty ludzkie. George to mnie tak robi, że o panie. No ale drużyna jest połamana, no, od początku sezonu. Spokojnie, oni się rozkręcą. A, i teraz trzeba to wykończyć jeszcze. Ale ja nie zwróciłem uwagi, o człowieku. Jakie zmiany tutaj wchodzą w życie, wariacie. W sumie fajnie, że trzeba go wykończyć. Jest to utrudnienie, ale... Ale też... Takie logiczne po prostu, no, że tego klika trzeba zrobić, no już bez przesady, nie? To też nie jest jakieś turbo wymagające. Dobra. Na koniec punkty jeszcze od Roberta. No ale... Postawa żenująca z mojej strony. Sporo pracy nas czeka. Sporo pracy czeka nas w tym sezonie. Wydaje mi się jednak, że drużyna ma potencjał. I to na wielu pozycjach. Jest fajnie zbudowana. Lillard może stracił takiego kompana jakim był CJ McCollum. Ale zyskał Klaya Thompsona, zyskał Vucevicia oczywiście, potężny Nikola, Andre Drummond, DeMarcus Cousins. Covington został przecież. Kto wie, poszukamy jeszcze gdzieś tam Smarta po drodze. Myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. I no, to było tyle. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Na razie. Hej.